Cześć, z tej strony trap.pl, a w dzisiejszym materiale zupdate'ować musimy sobie najnowsze informacje o nikim innym jak Danielu Hernandezie, a.k.a. Tekashin69, bo dawno tego nie robiliśmy, czy też po prostu zdam wam dzisiaj relację, co dzieje się w życiu tego kolorowego Meksykańca od dłuższego czasu i co będzie się dziać w najbliższych dniach, ponieważ 69 zapowiada diametralne zmiany oraz co ciekawe, brata się z Andrew Tate'em, bo przecież jak pewnie pamiętacie, w ostatnim materiale na jego temat zostawiłem was informacją, że Tekashi jest w ogromnym dołku psychicznym, że nie daje sobie dużej rady i jego życie od pewnego momentu stało się bardzo ciemnym miejscem. No i właśnie, jak to wygląda na dzień dzisiejszy? O tym zaraz wszystko się dowiecie, ale najpierw przypominam o cały czas trwającym na Trapshopie dropie tisów, przekozackich tisów o zajebistym modnym kroju, stylowym designie, no i jakość też oczywiście najwyższa klasa. Jak nie wierzycie mi na słowo, to macie tutaj opinię pierwszych klientów, bo to najlepsza okazja, by zdążyć zamówić te perełki jeszcze przed Mikołajem, jako na przykład prezent dla każdego koks fana rapu. No mordo, jeśli jesteś Sigma, to musisz to mieć na sobie, więc dlatego zapraszam na trapshop.pl. No to zaczynamy sobie naszą dzisiejszą opowieść o życiu Tekashiego 69. Oj, niestety smutnym życiu Tekashiego 69, bo przecież sam na niedawnych live'ach opowiadał nam o swoich stanach depresyjnych. Opowiadał, jak to bardzo jest u niego źle i jak psychicznie podupadł w ostatnich miesiącach. No i moje osobiste podejrzenia co do tego są takie, że mocny wpływ na to wszystko miały jego prywatne relacje, a już zwłaszcza związek z panią Jade, no bo te nagrania spod klubu, na których wyraźnie podpita kobieta traktuje wręcz swojego kolorowego Meksykańca przy innych ludziach, która później ląduje przez to za kratki i finalnie i tak sam 69 musiał ją wyciągać z więzienia, no mówią same za siebie, co nie? No i właśnie dlatego informacja numer jeden na dzisiaj jest taka, że to już oficjalny koniec tego związku. Czytaj, koniec związku Jade i Daniela Hernandeza, o którym na tym kanale rozmawialiśmy sobie naprawdę wiele razy, bo przecież ile to było różnych dram, intryg, ile dziwnych akcji, jak to na przykład kobieta odwiedzała go jeszcze w więzieniu, jak to robiła sobie wówczas kilka tatuaży z jego podobizną na widocznych miejscach ciała, gdy przecież jeszcze nikt nawet nie śnił o tym, że Tekashi wyjdzie tak łatwo z paki, te wszystkie kłótnie z baby mamą Tekashiego, na czas o tym wszystkim zapomnieć, no bo i 69 na licznych storkach udostępnianych na swoim profilu oj wyraźnie już nie jest wierny i bawi się w najlepsze ze swoimi nowymi koleżankami, które tu całuje na przemian jak leci, czego oczywiście na YouTubie wam nie pokażę, ale najwyraźniej w ten sposób chcę teraz zrobić Jade na złość, która to za to obecnie na swoich live'ach opowiada, że tak naprawdę im się nie udało przez chorobliwą zazdrość Daniela Hernandeza, że ten chciał ją kontrolować 24 godziny na dobę i był po prostu mega toksyczny, a ona nie mogła mieć własnego życia, więc musiało to się tak skończyć. Dlatego też parę dni temu Jade usunęła bądź zakryła wszystkie swoje tatuaże z 69 oraz przede wszystkim, co ciekawe, prosto z bomby założyła OnlyFans. A że na Instagramie przez lata zebrała około 2 miliony obserwujących, no to też pieniędzy jej w życiu już na pewno brakować nie będzie. I tym samym pewnie po raz ostatni na tym kanale poruszamy jej osobę. Cóż, mnie ciekawi jedynie, czy teraz Offset się znowu do niej odezwie. No ale to nie koniec rozpadu w życiu Tekashiego 69, nie koniec zrywania toksycznych relacji, no bo czy też pamiętacie, jak na wiosnę opowiadałem wam o tajnym planie 69'a, dokładniej o jego projekcie Genie, który zawierał sobie m.in. promocję całej nowej ekipy raperów, której to główną postacią miał być niejaki Genie Don Z-Stax. Jak zresztą później w wywiadach 69 opowiadał, był to rzekomo jego ziomek z osiedla, którego znał od lat i któremu chciał najwyraźniej świecie w ten sposób pomóc. No ale właśnie, późniejsze dni szybko zweryfikowały także i tę znajomość, ponieważ w pewnym momencie Don Z-Stax, najpewniej poprzez jakąś dramę za kulisami, zlikował czy też udostępnił do internetu ich wspólny kawałek, czego jak później się okazało, pod żadnym pozorem nie mógł zrobić i właśnie na skutek tego, także ich więzi zerwały się już bezpowrotnie, a z ekipy raperów 69'a zostały nici. Ale w sumie to lepiej tak, niż trzymać się z ziomkami, którzy tak naprawdę chcą tylko skorzystać na twoim klaucie, bo teraz właśnie jego byli koledzy wspólnie nazywają go w wywiadach szczurem. Jednak jak czas zweryfikował, najprawdziwszym ziomkiem Tekashiego w ostatnich latach okazał się być nikt inny jak Steve Will Do It, który to właśnie jest ogromnie popularnym youtuberem i streamerem w Ameryce. No, to znaczy do niedawna był, ponieważ gość prowadził naprawdę mocny content na tej platformie, który głównie skupiał się na vlogach i na rozdawaniu pieniędzy, czy też prezentów różnym ludziom, często potrzebującym. Jego filmy notowały po kilka milionów wyświetleń za każdym razem. Jednak niestety, jakiś czas temu jego kanał został nieodwracalnie zbanowany na skutek promowania nieodpowiednich stron hazardowych, no ale facet postanowił się nie poddawać i przerzucił się na platformę Rumble, gdzie nadal jego kolejne vlogi notują średnio ponad milion wyświetleń, a 69 tak naprawdę zaprzyjaźnił się ze Steve'em zaraz po tym całym zamieszaniu wokół jego wyjścia z więzienia.
więzienia. Bo kiedy ten cały Meksyk już się uspokoił i Daniel Hernandez usunął się w cień, za kulisami, jak się okazało, zbratał się właśnie ze Steven Will Do It. I na licznych jego vlogach mogliśmy obserwować ich wspólne poczynania. Jednak właśnie wiosną tamtego roku panowie bardzo mocno się pokłócili, dokładnie w momencie, kiedy 6ix9ine wpadł na pomysł, by użyć Perkio, czyli klona, czy też sobowtóra Lil Durka, do następnego vloga Steve'a, by nagrać scenki do jego odcinka, które później miały pójść viralem i w sumie poszły, ze względu na oczywisty beef 6ix9ina z prawdziwym Durkiem. No ale właśnie zaraz po tej sytuacji Steve zaczął dostawać naprawdę poważne pogróżki ze strony gangsterów z obloku. Wiecie, że sobie robi z nich jaja, dlatego w tamtym czasie mega zazłościł się na Tekashiego. Jak uznał w wywiadach, tak naprawdę od początku w ogóle nie wiedział, na co się pisze i dlatego za takie coś zerwał z nim tymczasowo więzi przyjacielskie, bo uznał, że go tym samym wystawił. No ale długo bez siebie panowie nie wytrzymali, bo od nowa, od paru tygodni trzymają się razem, dlatego widywani są wspólnie na różnych meczach, czy też galach UFC. No i wszystko wskazuje na to, że 6ix9ine wreszcie trafił na przyjaciela, którego bardzo długo szukał. Thing is about Danny 6ix9ine that amazes me is that he's Tekashi 6ix9ine. He's worldwide famous. It's crazy. He will treat my best friends, my mother, the same as the random guy that he meets in the supermarket. Literally treats every single person that he meets in life the same. And it's incredible. And it's all right, love. Can we get some tequila? Because he's capping right now. He's capping. We could be anywhere and he'll sit there and have a full-on conversation with the No i wszystko wskazuje na to, że 6ix9ine już te ostatnie dni może zaliczyć do o wiele bardziej udanych, a jego psychika wreszcie wraca na właściwe tory, jak to między innymi opowiadał na swoim live'ie. I wanna take the time to the people who's watching that. I'm bringing y'all to 06ix9ine. I'm bringing y'all the old Danny, the 06ix9ine. I feel like it's been too long. Like I've been in a nasty place for the past couple years of my life. You guys, that I started feeling like myself again. Like I am gonna release music, but I want to just be back to myself again. I want to fall in love with me being me, you know what I mean? You see me and it's up after today, after this live, I'm back outside and a lot of had a lot of chances and didn't do nothing with it. I just want to say that I love you guys and 6ix9ine is coming all the way back. Like, and you guys are gonna see that. Dokładnie, tak jak słyszeliście, 6ix9ine dodatkowo zapowiedział powrót do starego siebie. I jestem ciekaw, o którego starego siebie dokładnie mu tutaj chodziło, bo trochę już tych odsłon Daniela Hernandeza przez lata widzieliśmy. Ciekawe, czy nadal będzie chciał się bawić bifowanie z połową rap sceny. No ale także 6ix9ine opowiadał, że wychodzi na zewnątrz, że wychodzi na ulicę, dodatkowo, że wraca do Nowego Jorku. I też chwilę później rzeczywiście tak zrobił, bo właśnie na jego Instagramie od paru dni możemy zauważyć takie obrazki, na których Tekashi fleksuje się swoimi starymi sposobami, czyli po prostu bezkarnym byciem na ulicy, czy też tutaj, jak to uznał, w losowym nowojorskim sklepie. Także zupełnie niepenalizowany Meksykaniec sobie egzystował, którym to dodatkowo miał przy sobie równą bańkę w gotówce. Jednak no znów, nic mu się z tego względu nie stało. Tak więc no rzeczywiście, coś tym wszystkim ze starego 6ix9ine'a jest, chociaż też nie wiem, czy tędy droga. Czy to już być może nie jest taki odgrzewany kotlet, który nie ma prawa zadziałać? No wiecie, o co chodzi. Ale na pewno ciekawym ruchem z jego strony było zakupienie mega drogich prezentów dla stripteaserek pracujących w nowojorskich klubach nocnych. Czym też kucyk oczywiście nie omieszkał się pochwalić na Instagramie. Dokładnie prezentów w postaci torebek Birkin's Bag, za które łącznie, jak tutaj widzimy, wydał kwotę blisko 300 tysięcy dolarów. Tak więc no całkiem spora suma, jak na taki jednorazowy gest, na pozór bardzo miły, hojny i bezwarunkowy. Warunkowy gest oczywiście, jednak no właśnie, po tym wszystkim, co już dzisiaj wam opowiadałem, my wiemy dokładnie, że 6ix9ine zrobił to tylko tak naprawdę na złość nikomuś innemu jak Jade, która to właśnie, jeszcze przed ich związkiem, również taką nowojorską stripteaserką była. No i jak dla mnie jest to niepodważalne, że taki cel w tym wszystkim miał Tekashi, ale w sumie to do Jade już mieliśmy nie wracać. Tak więc lecimy sobie dalej do tematu finałowego dzisiejszego odcinka, czyli do połączenia sił Andrew Tate'a i Tekashiego 6ix9ine, co było na pewno no, mocno niespodziewanym rozwojem zdarzeń. No ale w pewnym momencie do internetu przeciekła taka oto fotka, na której zobaczyć mogliśmy właśnie 6ix9ine'a razem ze Steve'em, swoim przyjacielem, no i dodatkowo Andrew Tate'em oraz jego młodszym bratem Tristanem. No i właśnie Tekashi skwitował ich ekipę następującym sformułowaniem: jesteśmy skancelowani, co było komentarzem jak najbardziej w punkt, ponieważ jeśli nie jesteście zaznajomieni z postacią Andrew Tate'a, chociaż ciężko mi w to uwierzyć, bo gość przez ostatnie pół roku był po prostu wszędzie. Tak więc
Andrew Tate jest to były kickbokser, który dopiero po zakończeniu swojej kariery sportowej zyskał przeogromną sławę na skutek swoich mega kontrowersyjnych wypowiedzi w internecie, ponieważ często Tate po nich był oskarżany m.in. czy też głównie o dyskryminowanie kobiet, przez co finalnie także i on został zbanowany z internetu. Jak coś, to w sumie mogę wam nagrać porządny i dokładny odcinek o jego historii na dniach, tylko jak zawsze dajcie znać mordy, czy coś takiego chcecie, no bo właśnie jakiś czas temu Tate został zbanowany z praktycznie wszystkich mainstreamowych mediów społecznościowych, ale także i w jego przypadku ów kancelacja, no zdaje się być niemożliwa, ponieważ jak się okazało, zbyt dużo osób naprawdę mocno wierzy w jego ideę i w jego głoszone tezy, dlatego właśnie Tate także świetnie sobie radzi również na platformie Rumble, która jest całkowicie pozbawiona wszelakich lewicowych filtrów, jak to właśnie jest na przykład na YouTubie, no i właśnie na tej platformie, dlatego też chwilę później miejsce miał podcast, na którym czwórka mężczyzn debatowała na najróżniejsze tematy, ale głównie skupione właśnie wokół kwestii skancelowania w internecie, no i dlatego 6ix9ine, oj bardzo mocno podpity 6ix9ine. W swoim stylu zaczął wypowiadać naprawdę mocne tezy, bo między innymi uznał, że to on był pierwszym człowiekiem, którego spotkała właśnie taka nieszczęśliwa dola w internecie, że w pewnym momencie był najgorętszy na świecie, jednak na skutek jego współpracy ze służbami. Niestety cały przemysł muzyczny zniszczył to wszystko, co zbudował, bo nie był zapraszany na żadne koncerty. W radiach czy też playlistach pomijano jego osobę, dlatego uznał, że sam może być główną definicją tego zjawiska. Spropsował jednocześnie mocno Tate'a, który tak samo nie gryzie się w język, dlatego w jego uznaniu Andrew jest wilkiem, a nie owcą, jak większość społeczeństwa, która szuka akceptacji. Po czym panowie przeszli nawet na ostatnio mega gorący temat Kanye'ego West'a, który obecnie również właśnie przez zjawisko kancelacji przechodzi. Jak się okazało, 6ix9ine jest naprawdę ogromnym fanem Kanye'ego, bo jest tym wszystkim w jego mniemaniu ogromnie prawdziwy. I nawet również zdradził tajemnicę, że początkiem tego roku panowie spotkali się na parę dni, by pracować nad przyszłą muzyką Tekashiego. Tak więc no ogólnie ciekawa sprawa. Ciekawe, co dalej będzie z tym 6ix9ine'em, który wyraźnie od wielu miesięcy nie może z powrotem wejść na właściwe tory. No ale cóż, mi nie pozostaje nic innego, jak w najbliższych tygodniach wam to stale relacjonować, tak samo jak i inne rapowe newsy. Dlatego by tego nie przegapić, zasubskrybuj ten kanał, a na pewno mordo nie pożałujesz, tak samo nie pożałujesz, jeśli sprawisz sobie przekozackie ciuszki z Trap Shopu, zwłaszcza nowe tisy. Zostawiajcie również łapki w górę, a tymczasem ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!